Moi szlachetni pomocnicy i łaskawe pomocnicy. Oczywiście czytam to, żeby z tego zrobić słowo do czcigodnych wiary. Moi. Czuję, że zbliża się koniec mojego życia. I że niedaleki jest dzień, w którym przyjdzie mi spłacić należną dań śmierci i zejść do grobu. Nim jednak na zawsze rozstanę się z wami na tej ziemi, muszę wpierw uiścić się z długu, jaki względem was zaciągnąłem i tak zadośćuczynić rzeczywistej potrzebie mego serca. Dług ten, z którego mam się wypłacić, jest to wdzięczność za to, żeście mi pomogli wychować po chrześcijańsku i naprowadzić na drogę cnoty i pracy tyle ubogiej młodzieży, aby wyrosła ona na pociechę swoich rodziców, na pożytek samej sobie i całemu społeczeństwu. Przede wszystkim zaś, aby zbawiła swoje dusze i stała się szczęśliwa na wieki. Bez waszego współdziałania, mała, może zgoła nic nie mógłbym dokonać. Natomiast dzięki waszej pomocy, wespół z łaską Bożą, zdołaliśmy łez wiele otrzeć i wiele dusz uratować. Dzięki waszej ofiarności otworzyliśmy liczne zakłady i schroniska, gdzie tysiące sierot znalazło i znajduje przytułek i utrzymanie. Chłopcy ci dawniej opuszczeni, moralnie zaniedbani, odkąd przestali być narażeni na niebezpieczeństwo utraty wiary i dobrych obyczajów, dzięki troskliwemu wychowaniu oraz nauce i wyuczeniu się rzemiosł stali się dobrymi chrześcijanami i zacnymi obywatelami. Dzięki waszej ofiarności założyliśmy stacje misyjne na samych krańcach świata, aż w Patagonii, w ziemi ognistej, i wysłaliśmy setki pracowników apostolskich, by rozszerzali, uprawiali winnicę pańską. Dzięki waszej ofiarności założyliśmy po różnych miastach i krajach drukarnie i rozpowszechniliśmy pomiędzy ludem całe miliony przeróżnych książek i pomniejszych pism, a wszystko w obronie prawdy, aby krzewić ducha pobożności. 2 czerwiec 2020. Dzięki waszej ofiarności składał prezydent wiele kaplic i kościołów, których po wszystkie wieki papieżowi swojemu. Świata codziennie będzie rozbrzmiewała. Była to 185. rocznica urodzin polskiego papieża. Przekonanym, że po Bogu 176. urodzin polskiego Nobla, który oświetlił Amerykę. Waszej dobroczynności, przeto pragnę wam to przekonanie moje wypowiedzieć i zanim zakończę ostatnie dni mojego życia, składam wam mniejszym za wszystko wyraz mej żywej wdzięczności z głębi serca najszczersze Bóg. Składany 2 czerwca 2020 roku, kiedy zaczęli już akcję koronawirusa, w sanktuarium Jana Pawła II w Waszyngtonie. Olbrzymie sanktuarium. Do życia, beze mnie się już obejdą. Nigdy jednak rocznicę nie urodzin się polskiego papieża Piusa X i w rocznicę urodzin polskiego Nobla Jabrzynowskiego, dla zachęty i dla dodania wam otuchy polecam mojemu następcy, aby we wszystkie wspólne tutaj mamy naszego księdza Michała Woźnickiego, obrońcy mszy świętej Trydenckiej, 19 czerwca stale byli włączeni nasi pomocnicy i pomocnice, oraz żeby wymieniona była ta intencja, by Bóg jałmużny ich stokrotnie jeszcze w tym życiu doczesnym, dobrem, zdrowiem, jednością i zgodą w rodzinie, pomyślnością w gospodarstwie i w interesach. Największego świętego czasu koronawirusa ustanowiono również Jana Pawła II 18 sierpnia 2020 roku grzechów i zapewnić sobie kacet Auschwitz, kacet Dachau, które przejęli, była delegacja Izraela, a w Hamburgu wzmocniono przepisy sanitarne i rok później 18 sierpnia 2021 zaczęto szczepić wszystkich ludzi, wszystkie dzieci. Tu był wyszedł nakaz w szkołach szczepienia dzieci, a w Dachau, w mieście, założono olbrzymie centrum do wyszczepień. Jest reklama nawet z językiem polskim. Taka jest przyszłość tych, którzy wierzą w świętość naszych dobrodziejów, którzy Żyda, zaledwie który się urodził tylko w Wadowicach, fortunę, doszło do zamożności od czasu, gdy ze szlachetną hojnością wspierają nasze sieroty.
Mając to na uwadze, niektórzy z nich opierając się na własnym doświadczeniu, często w te lub tym podobne słowa poświęcono kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa Króla. Zrobił to 77-letni Deon. Jan Paweł II był tam. Raczej ja powinienem księdzu dziękować, że mnie o pomoc prosi, bowiem od czasu, gdy zacząłem wspierać jego sieroty, majątek mój trójnazwy się powiększy. Niejaki pan Kotta przychodzi do nas często, sam przynosząc jałmużnę i nawiał. Im więcej księdzu przynoszę pieniędzy...